dużą odwagą popisali się dwaj suwalscy policjanci, Grzegorz Dąbrowski i Andrzej Budziński, wyciągając z płonącej stodoły dwie osoby. Źle wysuszone i składowane siano stało się przyczyną groźnego pożaru w podsuwalskim Zielonym Pierwszym. W godzinach południowych w miejscowości Zielone Pierwsze miał miejsce pożar stodoły. Spaleniu uległo poddasze, więźba dachowa i zebrane plony, które znajdowały się na górze stodoły. Dyżurny wysłał na miejsce patrol policji, który dotarł jako pierwszy przed strażą pożarną. Policjanci pomogli natychmiast w ratowaniu bydła i trzody chlewnej z płonącej stodoły. Gdy do płonącego wnętrza wbiegli gospodarz wraz z sąsiadem po ostatnie sztuki trzody i długo stamtąd nie wychodzili, policjanci bez namysłu ruszyli do wnętrza. Policjanci ci również udzielili pomocy gospodarzowi, właścicielowi obory i jego sąsiadowi, którzy weszli do środka, usiłując ratować życie trzody chlewnej i przy tym zasłabnęli. Policjanci natychmiast zareagowali, wyciągnęli dwóch gospodarzy, ratując im życie. Każde zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego przynosi działania wspólne Państwowej Straży, Policji, Pogotowia i również Policji. Oczywiście w tym przypadku niezbędna była również przed przyjazdem Straży Pożarnej pomoc Policji, za co im również serdecznie dziękuję. Pożar w obejściu wiejskim to duże zagrożenie i w większości przypadków utrata całego mienia. Tu straty sięgnęły 100 tysięcy złotych, choć mogły być dużo większe. Bardzo duże zagrożenie, ponieważ były zagrożone dodatkowo budynki gospodarcze, a także sam budynek mieszkalny. Wewnątrz budynku, w którym powstał pożar, czyli w stodole oborze, znajdowały się zwierzęta, które też w międzyczasie były wyprowadzone. Także zagrożenie nie tylko dla ludzi, zwierząt i dla całego mienia ludzkiego. Obu policjantów komendant miejski postanowił wyróżnić nagrodą pieniężną. I znowu o pożarze. Tylko dzięki błyskawicznej reakcji strażaków nie doszło wczoraj do tragedii na osiedlu przy ulicy Buczka. Pijany lokator zapruszył ogień w wynajmowanym mieszkaniu. Pomiędzy ulicami Buczka i Szczecińską zabudowa jest dość ścisła i w większości murowano-drewniana. Telefonów do straży pożarnej od przerażonych mieszkańców było natychmiast po zauważeniu pożaru kilka. Powstał pożar w mieszkaniu na pierwszym piętrze w oficynie mieszkalnej i najprawdopodobniej przyczyną był niedopałek papierosa pozostawiony przez jednego z lokatorów tego mieszkania. O czym świadczą ślady na podłodze, mówię, wypalony fotel. Na miejscu strażacy od razu ocenili przyczynę pożaru. Czy zapruszenie ognia było celowe, czy nie, tego dzisiaj nie wiadomo. No, w przypadku, gdyby się pożar rozwijał, to groziło to rozprzestrzenienie się pożaru na całą tą oficynę, która jest całkowicie zamieszkana przez lokatorów. I no, zagrażało to, było zagrożenie dla życia ludzi. Potencjalnie tam przebywających. Na szczęście, mówię, w miarę szybko została powiadomiona straż i pożar został stłumiony w zarodku. Pijany mężczyzna zamieszkujący w tym lokalu został zatrzymany przez policję. Dzisiaj zostanie przesłuchany i dzisiaj rozstrzygnie się też kwestia, czy jest podpalaczem, czy tylko nieostrożnym lokatorem. W dniu wczorajszym ze względu na jego stan nietrzeźwości rozmawiać z nim nie było można. Do najbliższej soboty potrwają w naszym mieście Dni Francusko-Polskie. Wczoraj na patio Urzędu Miejskiego oficjalnego otwarcia dokonali wicemer Grand Bernadetta Vanel i prezydent Suwałk Józef Gajewski. Przyjaźń pomiędzy obu miastami Grand Saint i Suwałkami trwa już od 28 lat. Coś jest w tych wzajemnych spotkaniach przedstawicieli obu miast. Jest taka potrzeba, wręcz konieczność, żebyśmy my, jako Polacy, którzy zapewne mamy wiele do pokazania, zaprezentowania, wystawienia, zaśpiewania, mogli właśnie zaprezentować to naszym przyjaciołom zachodniej Europy, bądź co bądź kraju wolnego, mającego niepodległość, praktycznie prawie zawsze, poza krótkimi jakimiś działaniami historycznymi, wojennymi. I powinniśmy to wykorzystać, a jako Polacy i jako Suwalczanie i Suwalszczanie naprawdę mamy dużo do pokazania ze swojej strony.
Francuzi twierdzą, że nie jest trudno przyjaźnić się z Suwalczanami. Mówią o nas ciepły naród. Je crois que c'est quand on a une passion, quand on croit à l'autre, c'est relativement facile de pouvoir faire. Bardzo łatwo jest coś takiego kontynuować, bo jeżeli człowiek ma ochotę, człowiek coś lubi robić, to może się dzielić i łatwo, ta współpraca łatwo się tworzy. To jest bardzo łatwe. On est persuadé que c'est dans un système gagnant-gagnant, il n'y a pas de morale à faire à l'autre, et bien le message passe relativement bien. Przeważającą część odwiedzających się regularnie grup stanowi młodzież. Tym razem są to młodzi sportowcy, fotograficy, malarze i tancerze. Ja myślę, że młodzi ludzie mają to do siebie, że im wcześniej zaczną podejmować jakieś działania, naukę, tym się więcej nauczą i tym więcej przekażą poprzez dłuższy czas trwania swoim bliskim, przyjaciołom, rodzinom czy swoim następcom, swojemu potomstwu. No i chyba o to chodzi, żeby to trwało wciąż, rozwijało się, żeby ludzie mogli się przekonać, że do Polski warto przyjechać, że warto zobaczyć, gdzie te Suwałki są położone, jak one wyglądają, co mają do zaoferowania Europejczykom, Francuzom, Anglikom, Niemcom, Hiszpanom, Włochom, bo przecież my niczym praktycznie nie odstajemy od nich. Owszem, są pewne drobne różnice polegające na tym, że my powinniśmy jakby odrobić, bo mamy coś do nadrobienia, ale są i takie dyscypliny czy dziedziny życia społeczno-gospodarczego, w których się wcale nie musimy wstydzić, wręcz przeciwnie, oni się od nas powinni jeszcze uczyć. Przedstawiciele delegacji francuskiej podkreślają wielką rolę edukacyjną takich wyjazdów. Za każdym razem młodzi ludzie z Grand Saint mają bardzo dużo do opowiadania po powrocie do domu. Déjà, un apport, je dirais, personnel pour chaque personne, un apport. Jak człowiek przyjeżdża gdzieś, to się uczy. I ta młodzież, która tu przyjeżdża, jest za każdym razem zachwycona. Dziś na przykład drużyna siatkówki była trenować na hali czy tam gdzieś i spotkała drużynę suwalską. Oni mieli takie oczy zadowolone, jak wrócili, opowiadali o tym. I pan rozumie teraz, dlaczego młodzież chce przyjeżdżać? Za każdym razem, co tu przyjeżdżają, i coś widzą, czego we Francji nie zobaczą. Dzielą się tym, co przywożą z Francji, przywożą do znajomości, to co oni się nauczyli, ale jeszcze więcej przywożą do domu. Bo tego w domu nigdy nie zobaczę. En regardant les autres, je crois que c'est une des volontés politiques que l'on souhaite. Otwarcie Dni Francusko-Polskich uświetnili młodzi artyści z Teatru Plama, prezentując wspaniałe widowisko plenerowe Agni, Dwa Światy w reżyserii Mirosławy Krymskiej. Rozgadana młoda widownia po kilku minutach zamilkła, obserwując przedstawienie, a po jego zakończeniu owacje trwały długo. Dzisiaj na Starówce otwarcie wystawy fotograficznej Rok w Unii i koncert zespołu Erika Comer Bossa Nova Band. Szczegółowy program dni na kanale planszowym naszej telewizji. A teraz bardzo gorąca i słoneczna wiadomość. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda sprzyjają plażowaniu. Miejskie kąpielisko nad Zalewem Arkadia cieszyło się przez cały sezon ogromną popularnością. Woda przyciągała Suwalczan całymi rodzinami. Ratownicy uważają mijający sezon za udany. Sezon był różny, bo była różna pogoda, ale frekwencja cały czas dopisywała, ludzi chętnych do kąpieli jest bardzo dużo. Tym bardziej, że zalew jest w mieście, także zawsze można dojść blisko. Od kilku lat mówi się o rozbudowie kąpieliska nad zalewem. Mają tu powstać nowe pomosty, drugie kąpielisko i zabudowa towarzysząca, czyli stanowisko dla ratowników i wypożyczalnia sprzętu. No na pewno byłoby dobrze, bo jedyną na razie atrakcją tego zalewu jest pomost, a to w sumie żadna atrakcja. Ludzie są, myślę, że przyzwyczajeni tutaj do tego zalewu i do ratowników, do tego, że są ratownicy i zachowują się w miarę bezpiecznie. Najwięcej kłopotu sprawiali niesforni pływacy, nie zawsze słuchający poleceń ratowników. Czasem na pomoc dla używających kąpieli może nie starczyć czasu. My tylko tutaj jesteśmy w obrębie kąpieliska, nasza władza sięga, także coś tam się wydarzy poza pomostem, my możemy wtedy nie zdążyć. Czyli ważne jest, żeby ludzie pamiętali o tym, że dni gorących jeszcze będzie sporo. Meteorolodzy zapowiadają i warto bezpiecznie na koniec sezonu się zachować. No myślę, że najbezpieczniej jest zawsze na kąpielisku.
Przed nami jeszcze słoneczne dni, ale kąpielisko Arkadia ratownicy WOPR-u nadzorować będą tylko do końca sierpnia.